tej strony Paweł z kanału Gramta Dam. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na recenzję gry Podwodne Miasta. Gra została wydana przez wydawnictwo Delicious Games, natomiast polską wersję wydało wydawnictwo Portal Games. Jest to solidne euro, przeznaczone dla 1 do 4 graczy. W tej grze będziemy budować i rozbudowywać miasta, stawiać laboratoria, odsalarnie oraz farmy, a także je ulepszać. Będziemy przemytać kontrabandę oraz w ciemnym zaułku będziemy wymieniać jeden surowiec na kilka innych. Po co to wszystko? Ano po to, aby nasza metropolia była lepiej rozwinięta od tych metropolii innych graczy. Rzućmy okiem na planszę główną. Tutaj mamy kartę, która będzie informowała nas o tym, jaki gracz zaczyna daną rundę. I w momencie, kiedy jakiś gracz będzie na pierwszym pozycji tutaj, to znaczy, że on zaczyna rundę. Obok mamy tor federacji i gracz, który na zakończenie rundy będzie najwyżej na tym torze federacji, ten będzie zaczynał kolejną rundę. Na torze federacji będziemy poruszali się wtedy, jeżeli zagramy pole akcji z takim symbolem lub na karcie akcji zagranej przez nas będzie widniał taki symbol. Jak widać tutaj na planszy mamy pola akcji w 3 różnych kolorach. Pomarańczowe, czerwone i zielone. Zaraz wyjaśnię, do czego odnoszą się te kolory. Każdy gracz podczas swojej akcji, używając takich oto kafelek w wybranym przez siebie kolorze, będzie wybierał akcję, której będzie chciał użyć podczas swojej tury. W momencie, kiedy wybierze akcję, następny gracz podczas swojej tury tej akcji wybrać już nie będzie mógł. Każde pole akcji uprawnia nas do czegoś innego, w zależności od tego, które wybierzemy. Na pierwszym polu akcji będziemy mogli otrzymać surowce i skorzystać z naszej karty akcji, zbudować tunel, ulepszyć nasze konstrukcje albo wziąć 2 punkty nauki. Tutaj będziemy mogli zbudować jakąś konstrukcję albo miasto. Tutaj będziemy mogli zbudować do 2 farm i do 2 laboratoriów. Tutaj zbudować tunel i użyć karty akcji, dostać surowce, wybrać jedną super kart, którą weźmiemy dla siebie, zbudować maksymalnie 2 odsalarnie, zbudować miasto, poruszyć się na torze federacji o 2 punkty do góry, ulepszyć konstrukcję albo wziąć jedną algę i dobrać 2 karty. W momencie, kiedy wybierzemy już nasze pole akcji, będziemy mogli zagrać jedną z kart ery, które będziemy mieli na ręce, gdyż każdy gracz zaczyna turę mając 3 karty ery i po wyborze pola akcji jedną z tych kart będziemy zagrywać. I teraz o co chodzi z kolorami. W momencie, kiedy wybierzemy nasze pole akcji, zagrywamy kartę. Jeżeli zagramy kartę z tym samym kolorem, co nasze pole akcji, wtedy rozpatrujemy zarówno pole akcji, jak i kartę, którą zagrywamy. Natomiast jeżeli wybierzemy pomarańczowe pole akcji, a zagramy czerwoną kartę, to ta karta jest nierozpatrywana i ląduje na stosie kart odrzuconych. Na naszej planszy głównej, oprócz pól akcji, mamy także pole kontraktów rządowych i na tych kartach musimy spełnić ich wymagania. Czyli jeżeli spełnimy wymagania określone na karcie, to będziemy mogli zabrać kartę i dostać nagrodę. Jakie nagrody? No to są one opisane tutaj w prawym dolnym rogu każdej z kart. I tutaj trzeba się spieszyć, gdyż tylko pierwszy gracz, który spełni dane wymogi tego kontraktu, będzie mógł zabrać go dla siebie. Kolejne, co mamy na planszy głównej, to są karty specjalne. Te karty będziemy mogli dobrać, jeżeli skorzystamy z czerwonego pola akcji z tym symbolem S. I te karty będziemy mogli zagrywać podczas swojej tury, tak jak każdą kartę ery, ale w momencie, kiedy jej użyjemy, znaczy kiedy ją zagramy, będziemy musieli zapłacić 3 kredyty. I wtedy będziemy mogli ją położyć koło siebie jako swoją kartę. Na planszy mamy także talię kart ery, z której będziemy korzystali po zakończeniu swojej tury, aby uzupełnić te 3 karty, które posiadamy na ręce. Mamy także tor punktacji, po którym będziemy poruszali się w miarę zdobywania punktów. Tutaj po prawej stronie jest
pole czasu i po każdej skończonej rundzie nasz znacznik będzie się poruszał do góry. W momencie, kiedy dotrze na pole z zębatkami, rozpocznie się faza produkcji i wtedy będziemy rozpatrywali to, co będziemy dostawali te produkty, które wyprodukują nasze farmy, laboratoria oraz ocelarnie. Po każdej fazie produkcji będziemy zmieniali erę, czyli karty ery będą się zmieniały, gdyż mamy trzy talie, więc z każdych trzech będziemy korzystali. Natomiast po ostatniej fazie produkcji nastąpi faza podliczenia końcowego. I w tym momencie, po podliczeniu wszystkich punktów, gracz, który otrzyma ich najwięcej, wygrywa grę. Podczas gry będziemy korzystali z kart ery i każda karta ma inne właściwości. Na przykład karta z taką błyskawicą ma efekt natychmiastowy, czyli jeżeli ją zagramy, to natychmiast zostanie wykonane to, co jest na tej karcie uwzględnione. Karta z takim stoperem będzie używana dopiero na samym końcu gry, podczas ostatecznego rozliczania punktów, gdyż zazwyczaj ona pozwala nam zmienić nasze surowce na punkty lub po zbudowaniu jakichś budynków one będą nam przynosiły dodatkowe punkty właśnie w tej ostatniej fazie. Karty z literką A są to karty akcji, które będziemy zagrywali i kładli obok swojej planszy. I w momencie, kiedy użyjemy pola akcji z symbolem karty A, no to wtedy będziemy mogli tej karty akcji użyć, ale tylko raz na rundę. Dopiero po fazie produkcji będziemy mogli użyć tej karty ponownie. Kart akcji będziemy mogli położyć 4 obok naszej planszy. W momencie, jeżeli będziemy chcieli dołożyć piątą, no to którejś z tych czterech będziemy musieli się pozbyć. Karty z taką nieskończonością również będziemy kładli obok swojej planszy, natomiast te karty będą działały przez całą rozgrywkę, czyli w momencie spełnienia warunku, który jest zawarty na tej karcie, będziemy natychmiastowo otrzymywali nagrodę i nieważne ile razy w ciągu całej gry będziemy korzystali z tej karty, zawsze tą nagrodę będziemy otrzymywać. Natomiast ostatnia karta z takimi zębatkami będzie brana pod uwagę przy fazie produkcji i te karty zazwyczaj pozwalają na zwiększoną produkcję w naszych farmach, laboratoriach albo ocelarniach. Jak widać, w grze mamy dość niewielką ilość elementów. Tutaj mamy plastostal. Z tej plastostali zazwyczaj będziemy budowali laboratoria albo tunele. Tutaj mamy kredyty. Kredyty będą służyły nam do budowy tuneli, miast oraz dzięki nim będziemy mogli korzystać z superkart i z niektórych kart ery. Tutaj mamy znaczniki biomasy. Z tej biomasy będziemy budowali nasze miasta. Te kopuły to są właśnie nasze miasta. Są one w dwóch kolorach, gdyż białe to są zwykłe miasta, niesymbiotyczne, natomiast czerwone to są miasta symbiotyczne. Czym one się różnią? Różnią się tym, że czerwone miasta podczas fazy produkcji będą nam dodawały 2 punkty zwycięstwa, natomiast białe miasta nie dodają nam żadnych punktów. I różnią się jeszcze tym, że czerwone miasta są droższe, gdyż musimy użyć do ich budowy biomasy, która jest trudniej dostępna niż reszta produktów. Mamy także algi. Algi będą służyły nam do budowania farm oraz będziemy ich używali, aby wyżywić nasze miasta podczas fazy produkcji. Te kolorowe dropsy to są nasze konstrukcje. Żółte to są ocelarnie, białe laboratoria, natomiast zielone to są farmy. To są nasze tunele, zwykłe oraz ulepszone. Zwykły tunel będzie nam przysparzał 1 kredyt, natomiast ulepszony będzie nam dodawał także punkty zwycięstwa. Mamy jeszcze punkty nauki i dzięki tym punktom będziemy mogli ulepszać nasze konstrukcje.
Przyjrzyjmy się teraz planszy graczy. Każdy gracz będzie miał przed sobą planszę i każda z tych plansz, które otrzymują gracze, jest troszkę inna. Może inaczej, rozmieszczenie miast będzie na nich takie samo, ale inne bonusy będziemy dostawali po budowie tych miast. W tych okrągłych miejscach będziemy budowali nasze miasta, symbiotyczne bądź niesymbiotyczne. Te obszary w białych kółkach pozwalają nam na budowę naszych fabryk, czyli albo farm, albo odsalarni, albo laboratorium. Przy każdym mieście możemy zbudować tylko trzy konstrukcje. Mamy też czwarte miejsce na konstrukcję, ale tego miejsca będziemy mogli użyć tylko w momencie, jeżeli zagramy kartę akcji, która nam na to pozwoli. W tych prostokątach będziemy budowali nasze tunele. Tunele są o tyle ważne, że dzięki tym tunelom będziemy przyłączali kolejne miasta do naszej sieci. A więc jeżeli chcemy, aby to miasto było brane pod uwagę przy fazie produkcji, musi być połączone z naszym miastem głównym tunelem. Natomiast jeżeli nie będzie, to nawet jeżeli będziemy mieli tutaj wybudowaną farmę i ulepszoną, to przy fazie produkcji nie będziemy brali tego miasta pod uwagę, dlatego gdyż nie jest ono przyłączone do naszej sieci tunelem. Jak widzicie, w trzech rogach planszy mamy tak zwane metropolie. W momencie, kiedy wybudujemy tutaj miasta, i połączymy je ze sobą tunelami, będziemy mieli możliwość dotarcia do tych metropolii. I w momencie, kiedy dotrzemy do tej metropolii, dostaniemy nagrody na tej płytce zawarte. W momencie, kiedy dotrzemy do metropolii w lewym górnym rogu, przepraszam, to podczas końcowej fazy punktacji będziemy mogli skorzystać z tej nagrody, która jest zawarta na tej płytce. Te płytki będziemy dostawali losowo podczas rozpoczęcia rozgrywki, tak więc każdy z graczy będzie miał inne płytki na swojej planszy. No i co rozgrywkę, wiadomo, te płytki będą nam się zmieniały, gdyż jest ich całkiem sporo do wylosowania. W grze mamy także dwie plansze z podpowiedziami. Pierwsza będzie nam pomagała podczas całej gry. Mamy na niej pokazane, jakie produkty musimy zapłacić, aby zbudować nasze budynki bądź miasta. Tutaj w pierwszej kolumnie pokazane mamy, co otrzymamy w fazie produkcji, jeżeli mamy tylko jedną daną farmę wybudowaną przy naszym mieście. W drugiej kolumnie, jeżeli mamy jedną daną farmę, bądź jedną odsalarnię, bądź jedno laboratorium, ale ulepszone przy naszym mieście. Natomiast w trzeciej kolumnie jest pokazane, co otrzymamy, jeżeli będziemy mieli dwie ulepszone konstrukcje przy jednym mieście zbudowane. Tak więc, jak widać, dwie konstrukcje ulepszone przy jednym mieście opłaca się najbardziej, gdyż zdobywamy wtedy najwięcej surowców. Tutaj mamy pokazane, ile dostajemy punktów podczas fazy produkcji. No i tutaj tak samo podczas gry mamy opisane, co będziemy robili i co podczas fazy produkcji bierzemy pod uwagę. Natomiast ta karta będzie nam pomocna głównie podczas ostatniego podliczenia punktów, gdyż mamy wyszczególnione, w jakiej kolejności rozpatrujemy poszczególne rzeczy, aby przyznawać punkty graczom za ich metropolię. Jak widać, gra jest bardzo rozbudowana, a mimo wszystko zasady gry są dość łatwe, a więc pierwsza rozgrywka nie powinna stanowić większego wyzwania. Tury graczy mijają dość szybko, dzięki czemu nie będziemy czekali na swoją kolej dość długo, nawet jeżeli do gry zasiądzie czterech graczy. Na regrywalność tego tytułu wpływa fakt, że mamy bardzo dużą ilość opcji do wyboru podczas naszej tury i jest wiele dróg, które mogą doprowadzić graczy do zwycięstwa. Gra jest wykonana ładnie i kolorowo, ale posiada jeden problem,
A tym problemem jest plansza graczy, która jest wykonana delikatnie i łatwo można ją zniszczyć. Problem polega też na tym, że ta plansza jest dość śliska. Jeżeli ulepszamy nasze konstrukcje, to często zdarza się, że te dropsy po prostu się rozsypują. No, tych planszy będziemy używali za każdą grą, więc fajniej by było, jakby jednak były one tekturowe. Fajnie rozwiązana jest natomiast plansza główna, która jest dwustronna i to, z jakiej strony tej planszy będziemy korzystali, zależy od ilości graczy, w jaką będziemy grali. A więc gra będzie wchodziła fajnie zarówno na dwie osoby, jak i na cztery. Ja oceniam tę grę na piątkę w sześciostopniowej skali, czyli gra otrzymuje tytuł planszowego giganta, którym niewątpliwie jest. Jeżeli podobał Wam się opisany przeze mnie tytuł, zachęcam do zakupu swojego egzemplarza na stronie grafok.pl. Posiadają oni w swojej ofercie również wiele innych tytułów oraz akcesoriów. Jeżeli moje filmy się Wam podobają, zachęcam Was do subskrybowania kanału. Ja ze swojej strony mogę dodać, że jeżeli kanał osiągnie 500 subskrypcji, to ruszymy z kolejnym konkursem, w którym nagrodzę dwie osoby grami planszowymi. W tym odcinku to by było na tyle, a więc do zobaczenia przy okazji kolejnej recenzji.